Witam serdecznie, nazywam się Iza Podlaska-Konkel i razem z Miłką Krogulską z portalu Czary.pl przedstawimy Państwu horoskop na tydzień od 17 do 23 września 2012 roku. Miłka, co ciekawego w tym tygodniu nas czeka? W tym tygodniu głównym bohaterem wszystkich planetarnych historii będzie planeta Merkury, która w poniedziałek opuści znak Panny, w którym czuła się bardzo dobrze, i wkroczy do znaku Wagi. To wszystko oznacza, że będziemy o wiele bardziej towarzyscy, o wiele bardziej kontaktowi i o wiele bardziej spragnieni ciekawych informacji na temat innych ludzi. Więc mówiąc krótko, przed nami tydzień pełen plotek, zamieszania i różnych towarzyskich atrakcji. Merkury rzeczywiście przyniesie nam dużo nowych, inspirujących wiadomości, ponieważ w piątek znajdzie się w opozycji do niespokojnej planety Uran oraz w kwadraturze do równie niespokojnej planety Pluton. Dlatego przez cały tydzień nie przejmujmy się za bardzo tymi fantastycznymi informacjami. Wszystko dokładnie sprawdzajmy, ponieważ w piątek różne wiadomości i nasza sytuacja może się nagle zmienić. Co warto w tym tygodniu robić? Warto jest poznawać nowych ludzi, można podróżować, można zbierać informacje, natomiast tydzień ten nie sprzyja podejmowaniu ryzykownych decyzji, dlatego że na niebie również utworzy się kwadratura pomiędzy planetą Uran a planetą Pluton, co oznacza, że ludzie będą bardzo często zmieniać zdanie. Trudno będzie znaleźć kogoś, kto będzie w pełni stabilny w swoich decyzjach i pewny tego, co mówi. Dlatego nie dajcie się w tym tygodniu zwieść i spokojnie róbcie to, co musicie robić i skoncentrujcie się raczej na swoich własnych i prywatnych sprawach. Już od weekendu o wiele lepsza, fajniejsza aura, dlatego że w sobotę Słońce wkroczy do znaku Wagi i sprawi, że różne towarzyskie imprezy będą bardzo udane. A to wszystko, czego przez ten cały tydzień nie wiedzieliście, może się wyjaśnić właśnie w sobotę i w niedzielę. Wtedy już będziemy o wiele bardziej spokojni i wtedy już będzie można w pełni zaufać innym ludziom. Znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce, będą w tym tygodniu polegały właśnie na wszystkim tym, co powiedzą lub zrobią inni ludzie. Szczególnie barany będą skłonne do tego, żeby słuchać, co inni mają do powiedzenia i też skorzystać z rad innych ludzi, szczególnie tych bardziej doświadczonych. W tym tygodniu łatwiej Wam przyjdzie przyjąć krytykę nawet od kogoś, kto rzeczywiście chce Wam pomóc. Bądźcie więc uważni, dopuszczajcie innych do głosu i przede wszystkim w drugiej połowie tygodnia nie wchodźcie w żadne kłótnie lub spory, które rzeczywiście nie mają jakiegoś poważnego powodu. Weekend będzie dla Was o wiele, wiele bardziej spokojniejszy. Lwy w tym tygodniu będą forsować swoje zdanie, będą chętnie wychodzić do ludzi i przede wszystkim będą miały dobrą rękę do pisania, mówienia i występowania. Więc w tym tygodniu, jeżeli macie coś ważnego do załatwienia, udajcie się do urzędu, na pewno Pani urzędniczka przychylniejszym okiem na Was spojrzy. Strzelce natomiast będą w tym tygodniu bardzo nastawione pozytywnie do swojej pracy, chętnie wprowadzą jakieś zmiany, chętnie wprowadzą jakieś nowinki, które usprawnią pracę Waszą, ale także innych ludzi. Więc w tym tygodniu bądźcie innowacyjni, na pewno się to opłaca. Znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce, będą w tym tygodniu spokojne, bardzo sympatyczne i życzliwie nastawione do innych ludzi. Merkury przestrzega Was przed wchodzeniem w różne interesy, które mogłyby nie wyjść Wam na zdrowie, dlatego przede wszystkim byki powinny wszystko 3 razy sprawdzać, zanim się na coś zdecydują. Bardzo dokładnie czytajcie umowy, no i nie dajcie się komuś, kto wydaje się, że jest bardzo sprytny, nie dajcie się mu po prostu podejść. Koniec tygodnia będzie o wiele bardziej sprzyjał Waszym sprawom. W czwartek i piątek silny wpływ planet Wenus i Jowisza na Wasz znak Zodiaku pomoże Wam pomyślnie różne trudne sprawy zakończyć. Panny będą miały dużo siły, dużo optymizmu. Słońce nadal przemierza Wasz znak Zodiaku i przynosi Wam doskonałe pomysły. Możecie zaczynać różne nowe przedsięwzięcia, godzić się z ludźmi i ogólnie nabierać troszeczkę więcej życiowego optymizmu. Również impreza urodzinowa, jaką w tym tygodniu Panny będą wyprawiać, powinna być bardzo udana, chociaż planeta Merkury, która już opuściła Wasz znak Zodiaku, może sprawić, że będziecie troszeczkę mniej niż zwykle towarzyscy. Mimo tego nie rezygnujcie z odrobiny dobrej zabawy. Koziorożce będą w całkiem niezłych nastrojach, ale bardzo silny wpływ planety Pluton i planety Uran może w tym tygodniu poprzestawiać różne ich prywatne sprawy i prywatne plany. Nie denerwujcie się na bliskich, nie złośćcie się i nie zrywajcie różnych umów z byle powodu. Postarajcie się troszeczkę bardziej panować nad nerwami, a tydzień okaże się udany. Pod koniec tygodnia różne konflikty i problemy będzie można o wiele łatwiej wyjaśnić. Dlatego tak jak powiedziałam, bądźcie sobą, róbcie to, co powinniście zrobić, ale nie wylewajcie dziecka z kąpielą i nie trzaskajcie szefowi drzwiami przed nosem, bo to się może w tym tygodniu po prostu źle skończyć.
Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki, będą w tym tygodniu bardzo uważnie słuchać tego, co mówią inni, ale też będą intensywnie przekazywać dalej wiadomości, które otrzymały. Merkury w znaku wagi bardzo sprzyja bliźniętom, które w tym tygodniu dowiedzą się czegoś ciekawego, albo nawet zorganizują szybki wyjazd lub szybkie spotkanie, które pomoże w pewnej zawodowej sprawie. Wagi w tym tygodniu powinny trzymać nerwy na wodzy. Merkury, który w takich dynamicznych aspektach się ustawi do Urana, Plutona, i jest w Waszym znaku, sprawi, że ruszą do przodu Wasze sprawy zawodowe, ale też nie złości się na innych, bo Merkury w opozycji do Urana i Plutona może powodować nieporozumienia słowne i to, że coś źle zrozumiecie, może wpływać na Wasze decyzje. Więc druga połowa tygodnia na spokojnie, nawet jeżeli uważacie, że jesteście obrażani albo pomijani w jakichś rankingach czy w jakichś wyborach zawodowych, dopytujcie się o swoje i przede wszystkim nie traćcie nerwów, bo wszystko dobrze się dla Was kończy. Merkury w znaku wagi to dla Was bardzo dobry czas. Wodniki natomiast będą w tym tygodniu bardziej zajmować się swoim hobby, bardziej będą zajmować się swoimi sprawami. Bardzo polecam w tym tygodniu dla wodników wybranie się na jakąś sztukę, do kina albo na jakiś taki, w takie miejsce, w którym coś Was zainspiruje, bo w tym tygodniu macie bardzo dużo, jesteście bardzo otwarci na nowe pomysły. Znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby, będą w tym tygodniu w całkiem niezłych nastrojach. Was te wielkie planetarne zmiany, różne atrakcje, plotki merkurowe powinny ominąć. Wasze życie będzie raczej sielskie i spokojne. Raki bardzo chętnie zajmą się domem i różnymi sprawami ważnymi, które trzeba przygotować do jesieni. Będziecie gromadzić zapasy, robić większe porządki, dbać o całą rodzinę i różne straszne wydarzenia Was ominą. Raczej to Wy będziecie ostoją i pocieszycielami dla innych znaków zodiaku. Skorpiony bardzo się przejmą swoim zdrowiem, kondycją i ogólnym stanem swojego organizmu. Planeta Mars, która przemierza Wasz znak zodiaku, pomoże Wam zacząć regularnie ćwiczyć albo przejść na jakąś bardzo zdrową i fantastyczną dietę. Również Mars sprawi, że te skorpiony, którym ostatnio niewiele się chciało, bo są i takie skorpiony, które leniuchują, w tym tygodniu poczują wielki przypływ ambicji i ogólnie będziecie chcieli bardzo szybko nadrobić różne zaległości i bardzo szybko wszystko robić. Jeżeli zajmiecie się jakimiś domowymi pracami, remontami albo innymi sprawami, to uważajcie na pośpiech, żeby nic Wam nie spadło na głowę albo na nogę. Także za kierownicą skorpiony powinny być w tym tygodniu zdecydowanie bardziej ostrożne. Ryby będą za to w bardzo dobrych humorach, ominą je również konflikty i problemy. Raczej ryby będą dobrymi pośrednikami w tym tygodniu, będą chciały wszystko załagodzić i będą starały się, żeby świat był miły, ładny i przyjemny. Niestety czasami jest tak, że gdzie dwóch się kłóci, tam trzeci nie korzysta, tylko dostaje po głowie, więc pamiętajcie o tym, ryby, żeby w tym tygodniu przede wszystkim bronić własnych spraw i nie wsadzać drzwi, prawda, nie wsadzać rąk między drzwi, dlatego że może to się dla Was źle skończyć. Pod koniec tygodnia, kiedy słońce wkroczy w znak wagi, okaże się, że ryby zasłużyły na nagrodę i coś sympatycznego od losu będzie Was czekać, ale dalej nie poświęcajcie się dla innych, tylko raczej nauczcie się odrobiny zdrowego egoizmu. I niech ten tydzień będzie dla Was udany. A wszystkim znakom zodiaku życzymy udanego tygodnia, udanych wyjazdów, udanych spotkań i zapraszamy na więcej artykułów i horoskopów na www.czary.pl.